Meteoryt żelazny Morasco 806 gram. Meteoryt żelazny Morasco 3 kg. Meteoryt żelazny Morasco 191 gram. A to co? Co to może być? Szanowni Państwo, chciałbym bardzo podziękować za ponad 30 tysięcy obejrzeń mojego pierwszego filmu na tym kanale, czyli filmu pod tytułem Jak rozpoznać meteoryt. Pod tym filmem w opisie znajdują się namiary na mnie, z których Państwo chętnie korzystacie. Otrzymuję wiele e-maili, a w tych e-mailach zdjęcia podejrzanych kamieni. Dzisiaj mam tutaj przy sobie jeden taki podejrzany kamień, o którym nie wiem co myśleć. Może to meteoryt, może to pseudometeoryt. W tym odcinku to sprawdzimy. Z tej strony powierzchnia tego kamienia wygląda dość dobrze jak na meteoryt. Natomiast tylna strona, ta druga strona, no niestety za dobrze nie wygląda. Jest tutaj za dużo dziur. Wygląda jak jakiś odpad hutniczy. W rękach odczucie jest takie, jakby to była bryła metalu. Jest to dość ciężkie, nawet bym powiedział bardzo ciężkie, na pewno dużo cięższe od zwykłych polnych kamieni. Ja w domu sprawdziłem, jaka jest gęstość tego obiektu. Gęstość, no to jest masa przez objętość. Najpierw należy zważyć taki obiekt. Masa tego kamienia to 760 gram. No i trzeba zmierzyć objętość. Objętość mierzymy po prostu na wadze w zbiorniku z wodą. No i po wyznaczeniu objętości i masy możemy zmierzyć gęstość. Gęstość tego obiektu to około 5,7 grama na centymetr sześcienny. Czyli generalnie za mało jak na meteoryt żelazny. Meteoryty żelazne mają gęstość w okolicach 7, a nawet bliżej 8 gramów na centymetr sześcienny. Więc albo mamy tutaj wewnątrz jakiś lżejszy materiał, który powoduje, że ten obiekt ma mniejszą gęstość, albo są w nim takie właśnie otwory pochutnicze. W lewej ręce trzymam ten podejrzany kamień, który zamierzam dzisiaj przebadać. Z prawej strony widzimy meteoryt Morasco. Ten meteoryt Morasco został już wyczyszczony po wydobyciu z ziemi, natomiast kamień po lewej stronie jest nieczyszczony. No i tak mniej więcej mógłby wyglądać meteoryt Morasco po wyjęciu z ziemi. To, co trzymam teraz w rękach, to mały okaz meteorytu Morasco, 191 gram. Został on znaleziony w zeszłym roku, w październiku 2020 roku. No i oczywiście wyglądał zupełnie inaczej po wydobyciu z ziemi. To, co teraz Państwo widzicie, to są zdjęcia tego okazu zaraz po wydobyciu z ziemi. Był on zaklejony w takiej ziemi. Do tego widać na nim dziury, trochę takie jak szlaka, a ponieważ został wydobyty w okolicach Morasca, no to okazało się, że jest to meteoryt Morasco. Jedną z cech charakterystycznych dla meteorytów jest to, że zawierają one metaliczne żelazo, a do takich obiektów magnes bez problemu się przykleja. To, co Państwo teraz widzicie, mam tutaj na sznurku magnes. Sprawdzimy, czy magnes przyklei się do naszego obiektu. Jak widzicie Państwo, magnes bardzo mocno przykleja się i trzyma się tego obiektu, więc jest to plus dla tego obiektu.
Jedną z charakterystycznych cech meteorytów jest to, że wywołują one reakcję wykrywacza metalu. Mam tutaj pod ręką taki mały wykrywacz metali, ręczny wykrywacz Garretta, tak zwany pinpointer. I gdy zbliżam go do naszego podejrzanego obiektu, który nie wiemy, czy jest meteorytem, czy nie, no to widzimy, że wywołuje on reakcję wykrywacza, który zaczyna piszczeć. Jestem dzisiaj wyposażony w wykrywacz metali Rutus Atrex. Różne metale, różne stopy metali dają inne odczyty na takim wykrywaczu. Porównamy sobie, jakie odczyty daje meteoryt Morasco, a jakie daje nasz podejrzany kamień. Może to być wskazówka, czy to jest meteoryt żelazny typu Morasco, czy jest to zupełnie coś innego. Identyfikacja numeryczna z wykrywacza nie za wiele nam powiedziała na temat tego, czym ten obiekt może być. Numer minus 40 dla naszego podejrzanego obiektu jest podobny do identyfikacji średniego Morasca, tego o wadze 806 gram. Kolejnym testem tego obiektu będzie odpiłowanie jego kawałka. Jestem wyposażony w brzeszczot, w świeży brzeszczot, w piłę, za chwilę będę wymieniać ten brzeszczot, oraz w rękawiczki i ręcznie odetnę kawałek tego okazu. W tym celu udam się do Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pracuję. Tam mamy warsztat, ale dla Państwa cięcie zrobię ręcznie. Zobaczymy, ile to zajmie. Ja próbuję Państwu pokazać, jak to zrobić w miarę domowymi sposobami. Po przecięciu powinna nam się pojawić tutaj metaliczna powierzchnia. Wytrawimy ją rozcieńczonym kwasem azotowym po to, aby sprawdzić, czy pojawią się na niej figury Wittmannsteina. W meteorytach pojawiają się figury Wittmannsteina na wytrawionych powierzchniach. A drugi test, jaki przeprowadzimy, jest to test na nikiel. Meteoryty zawierają nikiel, nawet żelazne meteoryty są zrobione nie z żelaza, a ze stopu żelazoniklowego. Zazwyczaj jest to około 6% niklu i 94% żelaza. Zakładamy rękawiczki, montujemy kamień w imadle. Będę chciał odciąć tutaj taką część, około 2 cm z tej strony. No to montujemy między dwie deski, żeby nie uszkodzić ewentualnie powierzchni. Przykręcamy sobie ten tutaj okaz w imadle. Trzyma się już bardzo mocno. Piła do metalu. No i zaczynamy. Zobaczymy, ile to zajmie.
obiekt został przecięty. W środku widzimy metaliczne żelazo plus najprawdopodobniej dziury. Zaraz zrobimy test na nikiel, spróbujemy tutaj wytrawić figury, ale wydaje mi się, że to jest jakiś żużel, jakiś odpad pochutniczy. Udało mi się przeciąć ten okaz na dwie części. Wewnątrz widzimy metaliczną budowę z dziurami. Dziury chyba świadczą o tym, że to jednak nie jest meteoryt. Aczkolwiek zrobimy test na nikiel i spróbujemy wytrawić figury. Do tego celu będzie potrzebny nam nital, czyli rozcieńczony kwas azotowy w izopropanolu w proporcji takiej, żeby wyszedł nam roztwór 10%. Ja już go tutaj przed chwilą przygotowałem i jest on tutaj w tej zlewce. A aby wykonać test na nikiel, no, będziemy potrzebowali jeszcze dimetylooglioksyn. Zróbmy te dwa doświadczenia. Po pierwsze, porównajmy kolor po przecięciu naszego obiektu. To, co trzymam po prawej stronie, jest to fragment meteorytu Morasco, a po lewej stronie nasz podejrzany obiekt o bycie meteorytem. Kolor po przecięciu, bez wytrawienia, jest mniej więcej taki sam. Spróbujmy wytrawić ten kawałek po lewej stronie. Zobaczymy, czy pojawią się figury lub czy ściemnieje. Jeśli ściemnieje, oznacza, że jest to żeliwo. Puszczam stoper po około 30 sekundach. Jeśli pojawią się figury, znaczy powinny pojawić się pierwsze figury, a jeśli się nie pojawią i ściemnieje, no oznacza, że jest to kawałek żeliwa. I tak jak ja to widzę, w tym momencie jest to kawałek jakiegoś najprawdopodobniej żeliwa. Fragment ten totalnie pociemniał. Z ładnego, metalicznego koloru stał się, powiedzmy, grafitowy, ciemnoszary, matowy. Minęło 40 sekund, żadnych figur, nawet zarysu nie widać. Nie jest to zatem meteoryt. Dla porównania zobaczmy sobie, jak wygląda meteoryt Morasco. Te dwa kolory, jeden przy drugim. Po lewej stronie nasz podejrzany obiekt, który został wytrawiony nitalem i zamiast figur jego powierzchnia zrobiła się ciemnoszara. No dobrze, zróbmy teraz test na nikiel. Do tego będzie potrzebny nam dimetylooglioksyn. Na czubeczku łyżeczki nabieramy trochę białego proszku, dosłownie minimalna ilość. Tyle wystarczy. I do tego po prostu dolejemy nitalu. Też wystarczy. Patyczkiem higienicznym mieszamy. Mieszamy sobie tutaj, żeby się to trochę rozpuściło. No i teraz jeśli weźmiemy prawdziwy meteoryt, ja tutaj w ręce mam mały fragment meteorytu Morasco. Jeśli meteoryt zawiera nikiel, no to dimetylooglioksyn połączy się z niklem i utworzy taki różowy związek chemiczny. Zobaczmy, co się wydarzy. Maruję tutaj powierzchnię. No i od razu widzimy, że pojawia się różowy kolor na powierzchni meteorytu Morasco. No jest jakiś tam jakiś taki dziwny pomarańcz na bokach, ale nie przejmujemy się tym za bardzo. Generalnie widać idealnie różowy kolor, co oznacza, że w meteorycie Morasco mamy nikiel. Meteoryty żelazne składają się ze stopu żelazoniklowego. Zazwyczaj tego niklu jest około 6%, dlatego dimetylooglioksyn łączy się z tym niklem, tworząc właśnie taki różowy związek chemiczny. Dobrze, sprawdźmy teraz nasz kawałek, który został dostarczony od jednego z widzów. Smarujemy sobie tutaj powierzchnię tą przeciętą.
Sprawdźmy. Jak widać, od razu pojawił nam się kolor żółty, co oznacza, że nie jest to meteoryt. Jeśli pojawi się kolor żółty albo nawet rdzawy, to oznacza, że nie jest to meteoryt. Okazuje się, że nie jest to meteoryt. Jest to pseudometeoryt. To, co się nie zgadza, to jego powierzchnia. O ile jeszcze z tej strony wygląda ona dobrze, no to z tyłu mamy bardzo duże dziury, za głębokie, nie wyglądają one jak regmaglipty. To, co się też nie zgadza, to jego gęstość. Jest on za lekki, jak na meteoryty żelazne. Może on się składać z innego materiału niż stop żelazoniklowy, a dodatkowo jego lekkość powodują te puste przestrzenie, te bąble, które widzimy tutaj na przecięciu. To, co się jeszcze nie zgadza, to to, co widzimy na przeciętej powierzchni i wytrawionej nitalem. Na powierzchni meteorytu żelaznego powinniśmy zobaczyć po krótkim czasie wytrawiania figury Wittmannsteina. Tutaj ich nie zobaczyliśmy, a powierzchnia nam pociemniała, co oznacza, że jest to pewnie jakiś rodzaj żeliwa. Nie udał się też test na nikiel. Powierzchnia zamiast zabarwić się na różowo, zabarwiła się na żółto, a następnie pokryła się rdzą. To wszystko sprowadza się do jednego. Nie jest to meteoryt. Jest to pseudometeoryt. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków w gabinecie astronoma.